Cześć, witam serdecznie, jestem Bartu. Wznawiamy naszą rozgrywkę. Nie, to tu wypadło, jakiś toys. Aha. To jest taka maskotka z poprzedniego odcinka. Dobra, zostawmy to w spokoju. Jeśli chodzi o kolekcję, no to tak to wygląda. Odblokowany nowy klucz w menu głównym. Znalezienie pełnego zestawu drobiazgów odblokowuje nowy klucz w menu głównym. Zbierz wszystkie klucze, aby odblokować tajne pomieszczenie, czyli musimy wszystkie klucze zdobyć. Gumowa kość, ok. Widmowe corgi mają dziwaczne sny. Dobra, jedziemy z kolejnym rozdziałem, dosyć długim, dużym, ale nie Sentobiego. Losy księżycowego blasku, 160 znajdziek, 5 plansz z walkami. Patrz, ile tego jest, 19 punktów kontrolnych. Dobra, jedziemy z gierą. The prince's dream had given the heroes some insight to what was troubling young Celius. Once the dream ended, the heroes woke up at the edge of a forest with the pale moon shining on them. They spied a narrow trail leading into the dark forest. In the distance, the nightmare wolves kept howling. Ta gra jest po prostu fenomenalna. How about we let the boy run? It's his life. And it's not like we're getting anything out of this little field trip, except a pat on the back from the wizards. Leave the boy alone? In a nighttime forest full of nightmares? And what if some innocent bystanders run into those monsters? No dobra. Okej, pierwsza zagadka. Wróć, nie tak. O kurde, to zły pomysł. Ale w zasadzie tak musiałem tutaj. Patrzcie, gra niechętnie chce nas podnieść do góry. Coś tam jest ukryte, na bank. No, kamera, obudź się. Ta gra jest strasznie... taka, kurczę, trochę fałszywa. Nie idzie... nie pomaga nam w ogóle, nie chce współpracować. Aha, to będzie walka. Dobra, już widzę. Nie wiem, po co to jest to tutaj. Zobaczmy. Ciężka sprawa. Oh, look at the glowy stones. Must be some kind of ancient magic lingering in these ruins. Let's see what this magic can do. Aha, w ten sposób to działa. Aha, czyli musimy tutaj drugie ustawić, tak? Dobra, okej. Okay. Co mamy tutaj? Błysk. Się zastanawiam, czy tam coś na górze nie zostawiłem znowu. Ale chyba nie.
Chyba nie, nie wiem. Będziemy powtarzać jakby co. Będziemy mogli tworzyć więcej tych sześcianów, to będzie zdecydowanie łatwiej. Aha, dobra, to chyba o to chodzi. O kurde. Aha, ja mogę kule tworzyć, chyba. Nie mogę. ...330 na 350. W takim razie jak mam teraz tu przejść? O cholera. Psie. Aha, dobra. Czekajcie, tam coś jest. Aha, to muszę tak zrobić. Musi się to i to świecić, dobra. To tyle? Takie proste? To zamrozić. Dobra, teraz sobie to podniesiemy tu. Fucking shit. No kurde bela, ale balans. Czekajcie, bo tu coś jest. No właśnie. No to przeoczył jeszcze. Dobrze w sumie, że spadłem. No dobrze, że spadłem. Amadeus was so scared of. She reminds me of someone. You don't say. Oh, I really can't put my finger on who it was. Amadeus, how is Margaret? Hmm? Oh, the usual. Business is booming, I hear. Nie wiem, czy tam coś jest, ale zaraz zobaczymy. A, jest, rzeczywiście, jest tam ktoś. Ale schowali.
A, chyba wiem, o co chodzi. Zostawmy to. Aha, wróć. Na razie tego nie będę niszczył, bo może mi się to przydać. No właśnie. Aha. Spróbujmy tego nie rzucić. Aha, to się niszczy, dobra. Czy dobra. Tak to nie zrobimy. Gdzie co? Tą kulę będę potrzebował. No właśnie. A jak to postawimy tak? Dobra, działa. Aha, tu jeszcze coś jest. Amadeusz może przywoływać stalową kulę. Jak to zniszczyć? Amadeusz. Ok, możemy tą kulę przywoływać. No jak to się robi? A, po prostu Q. Abor, kółeczko. Czy możemy dwie rzeczy, tak? Przywołać. A, jedną. Szkoda. To się zastanawiam, czy tu czegoś czasem nie ma? Nie. Dobra, to musimy coś ustawić. Aha, wróć, źle to zrobiłem.
Oj, tam coś jest. Tam coś jest. O kurczę. Czekajcie, czy ja dobrze idę? A tam po tamtej stronie nic nie było? Bo nie wiem, czy teraz rozwiązujemy zagadkę jakąś główną, czy to jest coś ekstra pobocznego, czy... No jest chyba na razie. A, sekret, dobra. It seems irreparable. Too bad. Uszkodzony talizman snów. Będę musiał go naprawić. Co tak się stało? Czy tam coś jest jeszcze? A, chyba nie. No dobra. Tam coś jest, dobra. Aha. Dobra, w takim razie to zablokujmy. Co mi to dało? Aha, tam jest lina. Musimy ją przeciąć. Się zastanawiam. Interesting moths in this forest. That thing up there, that was no moth. Oh, this forest must be enchanted. Oh ho ho, oh ho ho. Dobra, to tu musimy zrobić... Aha! Czekajcie, bo tu mamy coś podobnego. Kurde, się puszcza.
Jak się puszcza? A, prawym przyciskiem myszy, dobra. No puść to, coś zgrane. No kuźwa, raz chce puścić, raz nie chce. Jakie to z dupy. Tyle? Ty co, coś mi się leży, chyba nie tyle. No właśnie. Aha. O kurde, i co teraz? Kurwa, miałem szczęście. Dał ci znaleźć nowy list. To our esteemed colleague Zoya of the Guild of Entrepreneurs. We have another job for you. Let's talk shop when you return. Help. Well, well, a letter from Linus. Mamy dwa punkty, można by coś zainwestować. Skacząca kula, co to jest? Za pomocą swojej magii Amadeusz może zmieniać właściwości fizyczne przywołanych kul, dzięki czemu mogą podskakiwać, a przy tym są wytrzymałe. Czyli co, na razie póki co to nie muszę tutaj sobie nic kupować. Bo nic szczególnego nie potrzebuję. Ale jeszcze sporo tych umiejętności do odblokowania zostało. Nie spodziewałem się, że to będzie tak łatwo. No i teraz będzie problem. Będzie problem, żeby tam wskoczyć, cholera. Kurczę, nie mam pomysłu. Ale czekajcie, bo tu możemy... Będę tego złapać. Mamy tu jeszcze jeden obiekt. Nie, wyżej się nie da.
obłędna gierka. Obłędna. Nie dość, że kuźwa piękna, grywalna. To jeszcze kuźwa długa. Powiem wam, że pierwsza i dwójka też nie była zła, ale miałem, miałem po 5-6 odcinkach taki syndrom już od niechcenia. Nie chciało mi się już to grać. A tutaj czegoś takiego nie ma na razie póki co. Ale czekajcie, bo ja sobie mogę tą kulę przecież już przetoczyć. No o to chodzi, tylko że muszę to inaczej jeszcze zrobić. No cholera, chyba to nie tak. Myślicie, że to o to chodzi? No nie no, bo jak chcę to pociągnąć. Co się stało? Chyba tak to chodziło. Ale tu mnie coś trapi. O nie, tam raczej chyba nic nie ma. Na dole coś jest do roboty. A po co? Aha, dobra. Dobra, zagadka. Aha. Co dalej? O cholera. Aha. Dobra, chyba to będzie lepszym pomysłem. Aha, to musimy przyczepić jeszcze. Dobra. Jeszcze raz. To na razie usuńmy. A tu sobie wskoczę. Czemu mi tego się nie chciał? Nie chciało mi się złapać. Jakie to jest głupie. Dobra, wreszcie. Zagadka rozwiązana. A, gówno. A, jednak tak.
Próbujcie znaleźć część do żyrandolu. Dobra, a pytanie, czy tam coś dalej jeszcze jest. Nie, tu chyba nic nie ma. Dobra. Przydałby się tutaj... A, jest błysk. To sobie kupię. To się przyda. Będziemy mogli... skakać. Wiecie co, w tych poprzednich odsłonach można było tworzyć mniejsze te sześciany. Kurde, co żeś zrobił. Wróć. Czy to o to chodziło, ale... What if Celius manages to conjure up all our nightmares? Then we'll face them like we did with your Aunt Gretchen. The prince can't conjure a single creature that can scare me. Po co to tu ta skrzynia jest? Dobra, jak coś przeoczyłem, będziemy musieli się wracać, no ale... Czy nic nie ma. Tam coś jest schowane. Dobra, już widzę. Aha, to się tak samo otwarło. Dobra. Może to zrobić inaczej. O. Aha, to się obraca. Dobra. Musimy się chyba w ten sposób to zrobić. A, tam jest jeszcze kula. Ale dobra. Damy radę. Się nie da tego zrobić. A wiem, jak się da kulę damy. Aha, kula. A nie, to nie zniknie, dobra.
Czego to się zrywa? Jakie to jest głupie. To nam zrywa. No to też można przecież to przejść. Chyba, że tam coś na dole jest. Nie, nie ma nic tam. Raczej. Aha. O kurde. Jaka zagadka. Cholera. Jak ja to wezmę? Właśnie, to się to przesuwa. O kurde. Wiecie co, mamy coś takiego tutaj jak powrót do mapy i możemy sobie sprawdzić ile żeśmy zebrali, ile żeśmy przeoczyli, tego nawet nie wiedziałem. O kurczę, tutaj 3 przeoczyłem. O matko, a tu aż 5. O matko, tu już 20 jest. Dobra, będę musiał to wszystko pozbierać. O matko, widzicie? Ale tak to jest. Tak, to niestety jest. O, kule możemy nosić. Nawet nie wiedziałem, że to w ten sposób działa. O, cholera. Sporo nam zostało, kurczę. Ok, idźmy w blasku księżyca. Natomiast my tu jeszcze mamy. Dobra, tutaj zostawiłem sporo. Dobra, czy cofki. Albo nie, dobra, skończmy ten rozdział. A ja muszę się. Oj, coś kliknąłem chyba nie tak. Ja, jeszcze raz jedna walka przed nami, no kurde.
O, relogisko już się zarobiłem. Zobaczmy ten poziom. Teraz się wrócimy. Someone's in trouble. The heroes followed the distant cry of help. It sounded like a friendly denizen of the forest in need of assistance. Borsucza jama. Dobra, cofnijmy się tutaj jeszcze, pozbierajmy to, co żeśmy przeoczyli. Tu aż 5. Jak ja to mogę, kurde, przeoczyć? Ja pierdzielę, nie wierzę. Dobra, powrót do mapy. Wybierz poziom. Jak ja to mogę przeoczyć? Tutaj mamy 3 jeszcze, punkt kontrolny 13. Gdzie to przeoczyłem tutaj? Aha, tutaj jest! Ja pierdziu, nie widziałem tego. Wiecie co, chyba się zamyśliłem. Może niemożliwe, żebym tego nie zauważył. Jaki ze mnie ćwok. Dobra. Jeszcze 5 nam zostało. Tutaj. To sama końcówka mapy. The prince is... Niemożliwe, że coś tu przeoczyłem. Aha, tutaj chyba jest. Dobra. Już wiem. O, tutaj widzicie. Dobra, polowanie w blasku księżyca. Moi drodzy, mamy 100%. Nie zauważyłem tego, no po prostu pośpiech. Udało nam się zrobić 100%, więc nie pozostaje nic innego, jak się z wami pożegnać. Jesteśmy w trzecim akcie. Borsucza jama, kolejny rozdział, ale to już na następnym odcinku. Dzięki za grę, trzymajcie się, bananowe życie.